Powiem wam, że idziemy do pierwszego miejsca. Trochę się zostałem w tyle. Niestety już kondycja nie ta co kiedyś. To jest strasznie dużo pod górkę. Chciałem powiedzieć po schodach, ale pod górkę. O, myślałem, że będzie gmiej. Jakby było, jakbym wiedział, że tak dużo, to bym się nie zgodził. Mam nadzieję, że ten obiekt jest warty tego wchodzenia. No, zobaczymy zaraz, jak to wszystko będzie wyglądać. I czy ten sławetny Wicek nadal tam jest. Zobaczymy. Idziemy. No, zaraz może zejdziemy do miejsca. I zobaczymy, co dalej. Szczerze mówiąc, nie widzę siebie i chłopaków wchodzących tutaj z walizkami. Ale zobaczymy za kilka godzin. O, plazmę w kałuże. Jednak nie można kamerować i chodzić. Zeszliśmy, skończyliśmy. 3:30. Jedziemy do hotelu, motelu, hostelu. To nie był projekt, to była przygoda. Tak, może jeszcze zakaczymy ACPN, żeby coś kupić do picia. No i widzimy się jutro. Cześć. No i zaczynamy dzień drugi. Dzień dobry. Zaczęliśmy dzień drugi. No wcześniej nie kamerowaliśmy, bo byliśmy w negliżu. Teraz jest godzina 11. Tak. Tak jak mówi Radek. Poranki bywają bardzo ciężkie, ale vlogi trzeba kręcić. Projekt jaki będzie, to zobaczycie. No. Albo już zobaczyliście, bo ten vlog, początek tego vloga będzie po odcinku. Także co? Początek będzie po odcinku, a końcówka będzie przed odcinkiem pewnie. Tak to właśnie wygląda. Tak se wymarzył. Powiem wam, że było po 30 parę stopni. Teraz jest 19. Jesteśmy bardzo, bardzo przy granicy z Węgrami, bardzo blisko. Ze Słowacją. Kurde, ze Słowacją. No dobra, to z drugiej strony, co chciałem powiedzieć. No i jeszcze raz musimy wejść na tą górę, niestety nieszczęsną. Co mnie bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Ale no, już bez walizek, także nie na rzecz. No, trzeba wziąć drona, tego małego pocketa i pewnie Piotrek weźmie jeszcze pana Sonika. Coś się tam uda zrealizować. Na pewno, a zobaczcie jak sobie spaliśmy w czarnej jagodzie. Flip! Co prawda nie ma jakiejś przestrzeni kosmicznej. Tutaj przedsionek. Tutaj nasze walizki. Tutaj łóżko małżeńskie. Pojedyncze. Tu stoliczek, telewizor. Tam się drąbo kąpie. Obraz. O, widok z okna. Co prawda też nie przebywaliśmy tutaj super długo. Ale aby tylko się przespać, wróciliśmy o 4:00. Wstaliśmy o 11:00. Tutaj nie ma... To nie jest miejsce do życia, tylko do spania, prawda? Tak, to czas biegnie inaczej. Prawda? Lecimy coś zjeść, czy... No najpierw tam wejdziemy. Tak? Bez śniadania do środy? Nie dam, ale tam najwyżej tam zemdleję. Ej, ziomy, on bez śniadania nie chce wejść na górę. I najwyżej zemdleje, słyszycie go? Co? Wariat. To do zobaczenia za chwilę z innej perspektywy. Cześć.
i znów wchodzimy pod tą górę. Takie nasze życie. Ciągle pod górę. A i tak ktoś ci powie na filmie, że to nieprawda, nic się nie zdarzyło. Ale wiecie, co jest w tym wszystkiego najładniejsze? To. Patrzcie. Jakie ładne widoczki. No i on. Ale czas na ładne widoczki. A tam drugi. Na szczęście mamy przed sobą jeszcze 12 km pod górę. Ale to już nie to, to 13. No ale puścimy sobie drona. Chyba że baca będzie z baranami gdzieś niedaleko. To może być przypał. No ale cóż. Przypał też jest fajna rzecz. Wczoraj nas złapała policja, więc już był przypał. Bo Michał pasów nie zapiął. Ale on nie musi pasów zapinać, bo on jest niepełnosprawny. Patrzcie, gdzie daleko poszedł. Już jest praktycznie na drugiej stronie. I nadal takie ładne widoki. A tutaj to jest to miejsce sławetne, gdzie się ludzie gubią. Ale wiecie dlaczego się gubią? Bo pewnie patrzą na takie widoki i się gubią. Co tu ma filozofia do tego? Pamiętajcie, warto sobie chodzić, zwiedzać. No chyba że wolicie przed monitorem patrzeć co to my robimy. To też warto. My doszliśmy do chałupy, a tu przyroda. Krówki. Ta się tylko jakoś dziwnie patrzy. O, już poszło. Idą sobie gdzieś na dół. Tam Piotrek kręci. Gdzie musieli tam dalej tego drona odpalić, żeby się nie przestraszyły. No i co? Trochę dronem polataliśmy. Trochę ponagrywaliśmy ujęć dziennych. I
wracamy do samochodu. Szykuje się dla nas bardzo długa podróż. Ponad 7 godzin. No ale cóż. Musimy iść z tej malowniczej, pięknej krainy, gdzie krowy dają zajebiste mleko. A gdzieś w gęstwinach lasów są takie oto chałupki. Ale powiem wam, że tam dalej jest jeszcze druga chałupka, więc spoko. I krówki. Trzeba się pożegnać z krówkami. I idziemy. Dobra. Idziemy, bo mnie wołają już chłopaki, a czas nas nagli. Mamy go mało, więc siema Wincek. Mamy nadzieję, że się pokazało, jeśli coś ciekawego będzie można nagrać. A my idziemy. Idziemy. Jedziemy. Jeszcze 4 godziny 45 minut. Może być hałas, bo bardzo szybko jedziemy. Tu jest kierowca. Tu jestem ja. A menadżer jest z tyłu. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło od ostatniego czasu, oprócz tego, że mijamy kosmiczne molekuły. Ale widzicie, dajemy radę. Jest ciężko. Brakuje nam jedzenia. Ale mamy picie. Do Katowic 46 km pozdrawiamy Seta. 46 km do Katowic. Tak dobrze jadło i zdechło. Stoimy w korku. Masz coś ciekawego do powiedzenia jeszcze? Ja? Masz coś ciekawego powiedzieć? Mogę powiedzieć to samo trzeci raz. Słuchajcie widzowie, na niego to nie warto marnować ani baterii, ani energii, ani karty pamięci. Człowiek nawet nie wie, gdzie leży Słowacja, a gdzie Węgry. Dajcie spokój, pośmiejmy się trochę z niego na tych vlogach. O, patrzcie, może go trochę oświecić. Będzie mądrzejszy. Głąb. A Piotrek człowiek, który nie potrafi nic sensownego powiedzieć, tylko musi obrażać, ale wybaczmy. Tam z tym sprzętem chyba się uda.
nie wiem, jak Panasoniki, ale one chyba też trochę jeszcze podziałają. No i cóż, fabryka trumien. Podobno straszy Dracula. Ale czy to prawda? Przekonamy się, moi drodzy widzowie. Dokładnie. Wrocław. No cześć. Nadal tutaj jesteśmy. Nadal jedziemy. Nadal jedziemy. Jesteśmy we Wrocławiu. Jak ktoś jest z Wrocławia i chciałby nas przenocować, to... To niech się cofnie do przeszłości? To niech się cofnie do przeszłości i nas o tym poinformuje. A tam w oddali, nie wiem czy widzicie, gdzieś tam jest księżyc. Bardzo ładny zresztą. Ale nie wiem, czy to widać. No i co? No i takie widzicie, takie są vlogi, takie życie. No to sobie wiecie, jeździmy samochodem, cały czas samochodem. I później znowu jeździmy samochodem i znowu, i znowu, i znowu. Piotrek, już jesteśmy mega zmęczeni. A jeszcze projekcik. A tam siedzi Michał. Prezes. Siedzi Michał, pracuje, zgrywa materiał, żebyśmy nie musieli nad tym siedzieć. No i chyba już jesteśmy w Niemczech, albo za chwilę będziemy. Jest godzina 22, pozostała nam jeszcze godzina trasy. No i cóż, już kurde, chcielibyśmy dojechać, ale nie możemy. Omyga nam się dłami pan. Ciekawe dlaczego. Może jeszcze godzina. Coś wam pokażę. Patrzcie. Patrzcie tu. Duch nocy. Zero benzyny, zero diesla. Temperatura silnika zerowa. To nie jest Mr. Car. To jest, proszę państwa, Perpetuum Car. Tyle ode mnie. To do zobaczenia później. Widzowie, nie wiem czy widzicie te kominy, te fabryki, ale albo dojechaliśmy do jakiejś elektrowni atomowej, albo ja już nie wiem, gdzie my jesteśmy. To wszystko, co tam na czerwono się pali, może będzie widać na filmie, nie wiem, o też zesłania do drzewa, zesłaniają do drzewa. To są takie wielkie kominy, z których leci jakiś dym albo para. O, może teraz lepiej będzie widać. Chociaż po ciemku to pewnie nic nie widzicie. No to sobie musicie wyobrazić po prostu, że coś takiego tutaj jest. Jamy to właśnie. Wielkie kominy. A widzowie, wyjaśniło się. W Bogatyni jesteśmy, więc wiecie najprawdopodobniej co to jest. Co aktualnie mijamy. To jest sławetna elektrownia. Chyba elektrownia. Jak się mylę, to przepraszam. To trochę teraz wam poopowiadamy. 40 minut do celu, 23:17 powinniśmy być na miejscu. Tu Piotrek, tu Michał, tam z tyłu. Tu Piotrek, tam Michał, to Radek. Już jest późno. Późno. Nie wnuk z trasy, ale zajęła nam ona ponad 7 godzin. No, więc super.
I przejeżdżamy, patrzcie. Niemcy. Skręcił lewo. O, i skręcił lewo. Ale po polsku. GPS mój. I już jesteśmy w Niemczech. Ale w Niemczech... Za 500 metrów skręcił lewo. Czyli taki kawałeczek tylko przejedziemy. I... jedziemy do tej fabryki trumien. Pozostało nam 28 minut, więc już malutko. A przy okazji sobie zwiedzamy Europę w samochodzie. O godzinie 22. 50. I jesteśmy w Czechach. Zakończyliśmy tą krótką, ale jakże upojną przygodę z Niemcami. Teraz już jesteśmy w Czechach. Do celu mamy 17 minut. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni i wypoczęci. Więc tak to wygląda. Piotrek. Ale byliśmy już w Czechach, więc znamy te rejony. Znamy te klimaty. Już jest blisko. No i zobaczymy. Widzimy się na miejscu.